co, gdzie idziemy teraz, Ola? Opowiadaj. Ale pięknie. Idziemy po słuchawki. Jakie zamówiłam słuchawki? Na Allegro. I dla siostry zamówiłam w czwartek i w piątek już miały być. Nie ma aut. Idziemy. A dla siebie coś tam nie wyszło z opłatą i w końcu zamówiłam już w czwartek wieczorem i miało być w poniedziałek. A przyszły. A co nie wyszło z opłatą? Nie było po prostu tych pieniędzy u nie, ciebie. Nie, Emilka mnie tak za blisko nagrywa się. Ja tak nagrywam, żeby było słychać, nie tylko mnie. Emilka odwróciła uwagę moją i nie dokończyłam opłatę. I nie zauważyłam tego. Chodzi ci o tego kosmonautę? Tak. Pokaż na Emilka. Hola. Cała historia już. A co z maseczką? Jak tam sytuacja z maseczką wygląda? Nie ma. To teraz już każdy wie, co trzeba mówić podczas kontroli. Przepraszam, gdzie jest pani maseczka? Nie ma. I ten dźwięk na końcu to jest takim potwierdzeniem że na pewno nie i udowodnieniem ma. Słów. To twoje brzmi jak zgodnie z artykułem numer. Nie muszę nosić. Nie muszę wcale. Nie ma obowiązku. Ktoś tam się śmieje. Ola, ktoś tam się śmieje. Pies? No, ktoś nasze filmiki ogląda na YouTubie, a ktoś po prostu z balkonu nas ogląda. Gdzie? Nie było tam nikogo. Widzicie te balkony? No, na którymś z balkonów tam ktoś się śmiał. To pies czekał, Jura. A, tak? Dla mnie to brzmiało jak śmiech. Cały świat wokół Jurego się kręci. Yeah. Emilka, jak się masz? Jak się masz? Wszystko w porządku. No to super, że masz wszystko w porządku. Zaraz przyjdziemy tutaj. A Emilka już wskazuje nam, gdzie musimy iść. Bo my pójdziemy teraz odebrać paczkę i wrócimy do Sofiki, dobra? Zimno jest. Ale szybciutko pójdziemy, odbierzemy paczkę i pójdziemy do Sofiki. Chodź czapkę ci zawiążę, bo tu jest zimno. Tak wieje tutaj u nich. O! Zapakowane. Yeah. Można śmigać. Bałwanku. Nawet nie zauważyła tego krawędźnika. Leci jak strzała. Ziuch! Paw Patrol, tak? To jest nasza ulubiona bajeczka, Paw Patrol. Psi Patrol, tak Ola? Tak. Milka ogląda tą bajeczkę w każdym języku. Tam leci wszystko. Wszystko co leci, wszystko ogląda. Także chcielibyśmy z Olą, żeby Emilka umiała coś powiedzieć po polsku, po rosyjsku, a może tak się okazać, że... Po angielsku zacznie mówić. No, że w każdym języku coś będzie opowiadała. No, tatusia? O, to jest miłość. Nagrywasz mój czerwony nos? Tak. Ten filmik będzie się nazywał Ola Czerwony Nos. Hono? Co tam, Ola? A dla mnie coś było? Czekaj. Nie ma. Nic nie ma. Tylko dla Oli. Idziemy. Pokaż, co tam, Emilka, Ola. Chodź. No pokaż. Tak, tutaj jest tyle dzieci, nie wiem. Ola, chwytamy byle jakiego i tak... Jaka różnica, kogo odprowadzać do żłobka. Chodź. Ola, pokaż, co tam masz? Dziewczynę taką piękną. A co u niej dziurka na nosie jest? Gdzie? Aha. A czekaj, to nagram. Dziurka, ale nie widać dziurka tego. Jest. Dziurawy nos. Idziemy. Oj. Chodźcie, Jura, wszystkie opowiadania będą już tam. Zmarzłaś? Tak, bardzo zimno mi jest. Nie jest.
mam tutaj szalik, wszystko mam zamknięte zgodnie z przepisami, zgodnie z zaleceniami, rękawiczki mam, no, trzeba się ubierać odpowiednio do pogody, a nie tam. Wrocławia. Yeah. A mi coś się podpowiada, że to z Chin jest, Ola. Jak każdy towar prawie. A jaki tam kod jest, Olo? Nie, już nie wiem. Nikt nie dowie. Wprowadzasz 4 gwiazdki i jest? Tak. Dobrze. Ale fajne bloki wybudowali. Nie wiem, ile będą stali te bloki, bo budowali to bardzo, bardzo szybko, za 2-3 sekundy. Nie wiem, jak długo to będzie stało, jakie to jest wytrzymałe, ale wygląda bardzo pięknie. Ty pierwsza? Mówiłem o nowoczesnych domach. No i o to mi chodziło. Pokaż, jak kaszlasz. Dziękuję. O, cześć. Nieoczekiwanie się okazałem w domu. A wszystko dlatego, że zapomnieliśmy taśmę malarską oraz marker. Dobrze, że tutaj nasi znajomi dość blisko mieszkają. No i już lecę z powrotem. Chociaż skoro już jestem w domu, to wody się napiję. Ale się chciało. Używał nas nagrywania. Tajemnicze, nikt o tym nie wie. Zamówiliśmy pizzę. Bez mięsa, to jest dla nas. Tutaj jeszcze mamy dwie pizze. Tam druga jeszcze stoi na stole. To są nasi znajomi. Oni nie wiedzą, że nagrywam teraz. No tutaj Ola, no z Olą już się znacie. To jest Nastia. Tutaj wszyscy Ukraińcy są. Coś tam w języku ukraińskim opowiadają. Bo Iwanka z Tarasem, oni robią w języku ukraińskim, w takim prawidłowym. O! O! Mnie zauważyli! Uciekamy! A teraz po polsku! Nie udało się. Może następnym razem. Chciałem na cichutko ponagrywać, ale się nie da. Pokażę wam, jak Ukraińcy jedzą. Wygląda na to, że jedzą tak samo jak Polacy. Nic ciekawego. Общаться и не разговаривать, не писать. Я сразу на польский автоматически перехожу. Teraz gramy w taką grę, której nazwy nie wiemy. Gra polega na tym, że na czoło się klei taśma ze słowem, tak. Ryba. Ty wiesz, że ja związana z nim. Tak, ja będę wrzucał bez twojej zgody. I no, i zobaczymy się w sądzie. Więc jak chodzi o to w internecie, nie mają wiedzy w wideo w internecie. To pochodzi swoim okrywem rukam. Ja? Aha. Попало. Тарас, ты Тарас еще не спрашивал ничего. Так и сами, я, наверное, не пытался. Пытался? Да, я не сижу. Игра полега на том, чтобы приклеить таśmę со словом на чоло, и особа, которая ма приклеенный напис со словом на чоло, задает питание иным, которые... иным участникам, которые видят этот напис. I on musi się pytać, czy mnie można jeść, czy ja żyję, czy czym ja jestem. I mu odpowiadam tylko tak albo nie i on musi się dowiedzieć, kim on jest. Powiedzieć słowo, które jest napisane tutaj na czole. Ja poszysta już tu. Ja już opuszczę. Ja nie miękka, nie poszysta. Да. Настя, оно даже вот поле зрения есть. Ну все, на тем закинчивается, оно людей, оно не решено. Тебя не пытают даже. Они как бы сидят в школе, могли вчить это питание. Ты же сказал, что я ее не питаю, а ты украинскую вчил? Так, да. Ты сказал, да? Да. Я вчив українську мову і розповідав вірші Тараса Шевченка. Пошли, що би вже до... Ти знаєш, що це ти людина, це не Шевченко писав. Я ще довідяв, чим єстем.
Тут же пише рефрижератор, а по-польську то є холодня. Що? Ну я жива! Так ім'ям слово. Ти жива, ти вже півгодини не можу ще довідатися, що це. Іванка, бач. Już skończyła się impreza. Wracamy do domku. Emilka już ledwo idzie. Naśmialiśmy się, nabawiliśmy się. Teraz wracamy do domu. Fajnie było. Ola. Fajnie było? Tak. Emilka mówi tak. A tam zrobiło się bardzo gorąco przez to, że dużo osób zebrało się w jednym miejscu. A teraz idziemy. Jest nie bardzo... trzeba zgłaszać nas na sanepid. Jest bardzo, bardzo zimno. O co chodzi? O to, że dużo ludzi? No tak, dziewiątka. A, no. Nie liczymy dzieci. Szóstka. Nie liczymy dzieci. Także wracamy do domu, zabraliśmy resztki naszej pizzy. Tutaj jeszcze w prezencie ubrańko dla Emilki dostaliśmy. 10 raz mówię, że wracamy do domu. To dla tych, którzy myślą, że Ola nie je. Kanapeczka. Kanapeczka z pizzy. Подарили мне соседям они кто хочет олечий гонку. Кто хочет олечий гонку. Кто хочет олечий гонку. O, cześć. Cześć. Idziemy. Dzisiaj nie wiem, czy jeden z ostatnich dni śniegu. I w końcu kupiliśmy sanki. Ostatnio jak był śnieg, to chciałam kupić gdziekolwiek sanki, to nie było nigdzie. Po prostu wszędzie było pusto. Decathlon mamy obok, to też nie było żadnych tam sanek. Na OLX-ie to normalnie używane sprzedawali po 200 zł. W Poznaniu to po prostu strasznie. Same chamy. No i... Sami chamy. No i w końcu kupiliśmy teraz takie sanki. Super, mega. I tutaj ma być taki tryb zwolniony albo przyspieszony. Sanki z oparciem, z podłokietnikami, z klimatyzacją, elektryczne lusterka. Tylna kanapa się składa na płasko, mamy płaski bagażnik. No i kierowca przede wszystkim ma największy komfort. A ten pokrowiec, tego nie było w zestawie. To od naszego wózka, może ktoś z widzów pamięta. Może. Z tych oldów, którzy z nami od początku. Albo chociaż było od urodzenia Emilki. No, od momentu urodzenia się Emilki. No i kupiliśmy te sanki, koleżanka mi wrzuciła linka z OLX-a i te sanki kosztowali 150 zł.
Nowe. Nowe, no, nowe sanki, 150 zł. I było tak, że ta koleżanka, która mi wrzuciła, mówiła, że do odbioru w ten sam dzień będą, ale wyszło na to, że to na zamówienie i później to zamawiałam w czwartek i w niedzielę dopiero przyszły. Dzisiaj niedziela i mamy sanki. Odbiór w niedzielę to w ogóle niesamowite jest. Nowe sanki, tak rozumiem, że to jakiś sklep internetowy, bo mam paragon z zakupu tych sanek, bo Ola mnie wysłała właśnie. I za ile to było? Za ile się umawialiście? 150. No, w sumie umawialiśmy się za 150, ale widziałam, jak już zamawiałam sanki, to widziałam, że... Już kwota była zmieniona. Że, tak, było już na OLX-ie wstawione, że 170. Nie, czekaj, 180 czy... 170. 169, tak. No i Jura pojechał i mówi, a taniej wyszła. To ja. Jedziemy tutaj, na boku. No. I teraz tutaj idziemy krzakami takimi, a to jest właśnie taka mocno przejezdna ulica, ale teraz ona jest w trakcie budowy. To jest ulica Naramowicka. Tutaj przez cały czas po południu był taki trafik, korki mocne, autobus nie mógł przyjechać, bo jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą stronę, takie mocne kolejny były i tutaj po południu masakra się działa, tak w innych godzinach, to jeszcze tak spokojnie można było przyjechać, a po południu to strach, wszystko zakorkowane, a teraz tu ruchu w ogóle prawie nie ma, ktoś tam jedzie. Ale to tak w drodze wyjątku ktoś tam przejeżdża, ale ogólnie tu teraz nie ma ruchu i tu już nowa droga będzie tutaj, nowa jezdnia, a tam dalej będą tory kolejowe i będzie tramwaj tu jeździł. Jak ten projekt, jeszcze tylko... Jak pojawiły się tylko zdjęcia tego projektu, te obrazki, jak to będzie wyglądało, to nikt nie mógł uwierzyć, jak to będzie wszystko. Przecież tu nie ma miejsca, tu zaraz za jezdnią od razu bloki się zaczynają tam. Parking. Tam jeszcze była stomatologia przy samej drodze prawie. Była jezdnia. Chodnik i zaraz za chodnikiem była stomatologia. I tak rozumiem, że tej stomatologii więcej nie ma. Nie ma tej budowli, w której była ta stomatologia. Już to znieśli. I teraz tu trwa budowa. Będzie ładnie, ale na razie nie ma przejazdu przez ulicę Naramowicką oraz jest zablokowany ruch przez ulicę Włodarską. Czyli ulicą Włodarską można jechać, tylko do ulicy Naramowicka, a tam wcale nie ma przejazdu, wszystko jest ogrodzone. No tak ze mną jest, że zdanie, które można powiedzieć w 30 sekund, to ja mogę opowiadać przez cały filmik. No, no sorry. Jestem jaki jestem. Fajnie jest? Ale teraz musisz na OLX-u znaleźć... Co tutaj się dzieje? Nosem klikasz? Teraz musimy znaleźć na OLX-u, gdzie sprzedają tych psów, których można tutaj zaprowadzić do tej linki. A jutro jak będziemy jechali do przedszkola, to pojedziemy na sankach. Ale zimno już jest, zobacz. Nie chcesz do przedszkola? No ja wiem, że tydzień w domu byłaś, ale co? Ja już muszę jutro do pracy iść. Ja już zmarzłam, ty też zmarzłaś. Idziemy do domu kupić ciepłą herbatkę. Tak?
Tam kawałek dalej są dzikie wilki, no i niedługo Oli już nie będzie. A ja już jestem w pracy, już jestem w ciężarówce. I pokażę wam taką ciekawostkę, patrzcie, dzisiaj jest 15 lutego, a na szybie mam zbitą muchę. 15 lutego, a ja mam muchę na szybie. Ostatnio zjechałem z trasy do domku i nie było mnie w samochodzie przez 3 dni. Chciałem się napić wody, a tutaj mam normalnie lód. Ta butelka była w kabinie przez cały czas. Teraz jadę przez pole. Jest bardzo ładnie. Taki prawdziwy zimowy dzień. Albo zimny. Zimowy, zimny dzień. Zaśnieżony. Na szczęście droga jest odśnieżona. W większości miejsc sucha. No i jest super. Lecimy w kierunku słońca. Miasto Chłodzież. Proszę bardzo. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Już jest poranek następnego dnia. Przespałem noc, a w nocy wypadło trochę śniegu. Tak to wygląda. No, niby nie jest źle. Mi się wydaje, że ze spokojem wyjadę. Ale to jak mi się wydaje, jak będzie rzeczywiście, to jeszcze trzeba zobaczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I można jechać. Nie ma tragedii. Wyjechałem. A koledzy już gdzieś jadą. Ruch jest. Dwa auta na całą drogę. Na kamerę tego nie widać, ale taki prawdziwy, porządny śnieg pada. Widziałem taki mem, stary jeszcze na internecie. Dziewczynka się cieszy. Ale ładnie, ale lubię śnieg. Jak jest pięknie. I taki poważny mężczyzna u niej się pyta, czy ty ten śnieg kiedykolwiek czyściłeś?